Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, czyli Stowarzyszenie 60 tysięcy, jest organizacją ukierunkowaną na rozwój blisko 60-tysięcznej gminy Nysa. Powstali zaledwie kilka miesięcy temu, ale już ciężko pracują na swój sukces. W sobotę na ich zaproszenie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej pojawiła się burmistrz Nysy Jolanta Barska. Pomysł wypłynął na pierwszym spotkaniu stowarzyszenia. Zastanawialiśmy się, co możemy wspólnie zrobić. Zastanawialiśmy się nad jakimiś ciekawymi pomysłami. No i zdecydowaliśmy, że tym ciekawym pierwszym pomysłem będą cykliczne spotkania z różnymi osobistościami ze świata polityki, ze świata dziennikarstwa, nauki i takie spotkania planujemy. Stowarzyszenie miało więcej działać, mniej informować, ale życie pisze najróżniejsze scenariusze. Wiadomo, dzisiaj jakieś owoce tego spotkania są, ale chcielibyśmy, żeby były też jego efekty wymierne. Co roku w okolicach nowego roku budżetowego były organizowane spotkania z burmistrz Nysy Jolantą Barską przez Urząd Miejski. Tym razem zorganizowało je Stowarzyszenie 60 tysięcy. Na spotkaniu pojawił się cały przekrój społeczeństwa, od młodzieży po seniorów. Pomimo sali wypełnionej po brzegi ze strony mieszkańców nie padły żadne trudne pytania, na które nie można by się wcześniej przygotować. Pytano m.in. o remont tamy na Jeziorze Nyskim, przetarg na obwodnice, tereny po byłym FSD czy sytuację na rynku pracy. Prawdziwą sensacją okazała się natomiast deklaracja burmistrz w sprawie galerii handlowej w centrum. Ja jestem na tak dla dekady. Natomiast proszę Państwa, widzimy, powstał park Bendo, tak? Wartość dodana tego projektu jest rewelacyjna. Przez chwilę tamtędy przejeżdżałam i jestem zbudowana. Więcej o handlu w Nysie już w następnym wydaniu wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej.